Dolnym lewym narożniku, w kolorze czerwonym, Steamu Liquid, Grzegorz Manakomincz. Na drugiej strony gracz grający oczywiście również Protossami, który próbuje go zdetronizować no już od dłuższego czasu i czuje jego oddech na karku mana, Mateusz Gerald Budziak. Rozpoczynamy zatem kolejne starcie, tylko Best of One. Jedna mapa zadecyduje o tym... O, słyszę Michała. Halo, Gdynia. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. O, kurczę, doskonale. Doskonale. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Wyszedłeś z łodzi podwodnej podobno. Wyszedłem z łodzi podwodnej, zobaczymy. Dobra, także Best of One, jedna mapa zadecyduje o tym, który z tych zawodników przejdzie dalej, a który odpadnie. No trochę brutalna sprawa, ale wiadomo, grafik jest, trzeba pędzić, bo jeszcze oczywiście kilka pojedynków nam tutaj pozostało. Zawodnik czerwony, czyli Grzegorz, wyjechał swoim zwiadowcą, ale chyba tylko na chwilę, bo chce jeszcze tutaj na momencik może powrócić, zorientować się, co takiego gra jego oponent. Czy adeptki, czy stalkery, a może warto właśnie pylonem zablokować potencjalną drugą bazę, bo Geralt też mógłby zrobić takie otwarcie, gdzie na przykład szybciej by zagrał tę drugą bazę. No i tak dalej, i tak dalej. No i zwłaszcza w Best of One, no arcyważne jest to, żeby nie dopuścić się nawet drobnego potknięcia już w tych pierwszych minutach gry, no bo to potrafi cię ustawić potem na dobrych kilkanaście kolejnych minut. No jasne. No mam nadzieję, że teraz wszystko ok. Generalnie rzecz biorąc, jeśli słychać jakiś bełkot, to dlatego, że no, że ja bełkoczę, także chciałem od razu powiedzieć. No i zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc, to jest już w tym momencie Geralt kontra Mana, to jest co? Bo myślę, że się troszeczkę zgubiłem, bo bracketu nie wiem, na bracket nie patrzyłem. A, bo to jest lower bracket, okej, okay, dobra, tak. Ćwierćfinały. Znaczy w sumie nie ćwierćfinały, tylko półfinały tak naprawdę. Ale, znaczy, z lower bracketem jest taka kwestia, że tak naprawdę tam co chwilę spadają kolejne osoby, więc to jest jakby masz round of four i później z domu masz round of four, nie? I to jest takie troszeczkę nie do końca intuicyjne, ale no właśnie. Czyli Mana kontra Geralt, ale Art już grał swoją grę, czy jak to wyglądało? Przegrał z Kisanerem. Dobra, okej, dobra, przepraszam bardzo. Tak jest. Ten mecz się już odbył, zakończył, no bo to też było tylko Best of One, czyli jedna mapa i koniec, no bo trzeba sprawnie, trzeba dalej. To i tak jest druga szansa tych zawodników. No i tutaj, jak widzimy, mała konfrontacja między zawodnikami, mają dokładnie te same jednostki. Oj, teraz bardzo ważne, żeby dokończyć może tę jedną adeptkę. Ciekawe, czy odda ten kluczowy, no właśnie nie odda tego strzału Mana. No i pewnie trochę żałuje, no nie wie, że ta adeptka jeszcze ucieknie, dokładnie. No ładnie, fajnie się to dla Geralta ułożyło. Koniec końców jednak mają bardzo porównywalne straty, jeden pylon, no ale dwie proby stracił Mana, jedną stracił Geralt. Niby nie dużo, a jednak jakaś pewna różnica się, jak widzimy, zarysowała. Oracle leci do bazy Geralta. Tu, jak widzimy, będzie, no też tak mam wrażenie, że Mana dyskusyjnie przelatywać swoją Oracle, ale teraz jeszcze bardziej dyskusyjne zachowanie adeptek Geralta, bo został, że tak powiem, przecięty i Oracle dokończy tę adeptkę. Więc wytrącony zupełnie ten argument w postaci potencjalnego kontrataku Mateusza. Grzegorz, no też by chciał, trochę nie rozumiem do końca tego cienia, nie? Bo zamiast polecieć do pierwszej bazy Geralta, to gdzieś tak nie do końca wiadomo, gdzie poleciał Mana, no ale pewnie i tak byłaby tutaj blokada. Tak. No na razie tak standardowo nie ma tutaj jakiegoś ogromnego ciśnienia. Obrakaczy grałem w ogóle Blink. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o granie Blink Stalkerów kontra Blink Stalkery, to jestem wielkim fanem ze względu na to, że będziemy widzieli emocjonujące 30 minut Blink Stalkerów blinkujących na siebie, a później Disruptory. Także ja będę tutaj spał, Igor, od razu ci mówię. Okej, okay, adeptki padną, w sumie obie chyba, tak z tego co widzę, ta jedna może da radę się uratować, chyba nie, dokładnie tak, Blink już ją złapał, w sumie dosyć szybki Blink w porównaniu do tego, co posiada Mana, bo Mana go dopiero robi, a Geralt już ma go zakończonego, więc nie jest idealnie. Wydaje mi się, że teraz Geralt może wyjść i zacząć jakiś pressing wykonywać, zwłaszcza, chociaż pressing wykonywać, ale tu orakle sobie latają i on doskonale o tym wie, dokładnie tak, Mana wie, że Geralt wie i po prostu będzie starał się pewnie tymi oraklami jakoś tak latać, żeby przytrzymać te stalkery w bazie, takie mam wrażenie. No jest duża szansa, tak jak mówisz. No ale mimo wszystko Geralt uznał, że dobra, szybszy blink mam, to trzeba może trochę to jeszcze wykorzystać. Tutaj będzie przeskok nad skałkami, żeby jak najszybciej dostać się do potencjalnej trzeciej bazy many. Tej bazy nawet nie ma, a stalkery i tak ją blokują. Propa zniszczona, pylon również zostanie wyłączony.
No i ciekawe, czy Geralt będzie atakować dalej? Może on ma też... O, wow, Geralt ma Blink, mana go nie posiada. Czy Geralt zdaje sobie z tego sprawę? Prawdopodobnie tak, używa Blinka ofensywnego. No to jest duża, bardzo ważna akcja. Tutaj jeszcze była próba zrobienia jakiejś pułapki. Niby ją zbudował mana, ale tylko jedna próba przytrzymana. Mam wrażenie, że... To było piękne. Blink zatrzymany, produkcja zahamowana też w sporej mierze. I tutaj znowu anulowana trzecia baza. No to było genialne dla Geralta. Tym jednym ruchem mam wrażenie, że spokojnie sobie teraz utorował drogę do dalszego rozwoju w tym dość już, jak się okazuje, zaciętym PvP. Walczą o to, kto po prostu pójdzie dalej w turnieju. Stalker zniszczony, ładne wychwycenie przez Geralta. I to jest, mój Boże, jeszcze Oracle. Dwa Stalkery i Oracle teraz zniszczył Geralt. To jest duże. To jest naprawdę istotne dla dalszego rozwoju tej mapy. Tak, no generalnie rzecz biorąc, bardzo ładnie tutaj wypunktował te kilka jednostek. Jest trzecia baza w drodze u many. No Geralt już robi, okej, teraz bardzo mocno zblinkował mana, ładnie był w stanie wyciągnąć jego Stalkera, więc Geralt będzie musiał trochę podać tyły. Nie jest to takie, bym powiedział, że spokojne dla niego. No i zaraz zobaczymy w sumie, jak Geralt w tym momencie ma już trzecią bazę. Wydaje mi się, że on naprawdę wygląda tutaj bardzo dobrze, no bo ma tą trzecią bazę, bardzo fajnie to wygląda, jeśli chodzi o gospodarkę, no zaraz zobaczymy. Mana tutaj, no, wydaje mi się, że to wygląda dużo lepiej. Znaczy, chociaż z drugiej strony w sumie workerów więcej ma Grzegorz. Teraz to wyjście wydaje mi się, że tak naprawdę niezbyt źle zrobi. Zobacz, ile ma Geralt, plus ten Immortal. Wydaje mi się, jeszcze tutaj próbuję łapać, jakby wymusić może Blinka albo coś w tym stylu? No ale nie, jest ten. Mana się po prostu teleportuje, od razu się nawet recalluje, żeby te jednostki nie stały gdzieś tam, no tak, ale on się recalluje do naturala, a trzecia baza tutaj wpada. O mój Boże, znowu trzecia, po raz trzecia baza many skasowana. Będzie koszt w postaci Immortala, to ole, pułapkę zrobił mana, piękne zamrożenie, praktycznie wszystkie proby. No to jest spory odwet, ale czy taki, wiesz, miarodajny, czy to taka była trochę wymiana oko za oko, czy jednak nie, no to jest kwestia jeszcze, którą można by tu poddać pewnej analizie, no ale na pewno Mateusz i tak ma trzecią bazę, tu się to wszystko rozmrozi, zaraz zacznie z powrotem pracować, no myślę, że i tak Geralt jest na prowadzeniu, zwłaszcza ekonomicznym. No i wielkość armii też się zgadza, bo widzimy, że no klasycznie Geralt ma więcej Stalkerów, ma też dwóch obserwatorów, ale oni akurat czekają w jego bazie. Nawet jeżeli Mana spróbowałby jakiś Dark Templarów, to raczej małe szanse powodzenia takiej akcji. No ładnie, panie Geralt. Zaczyna. O, to jest jeszcze duża sprawa dla Grzegorza. Zobaczył Dark Templary potencjalne. Tak, to jest ważna informacja dla niego. No i na ten moment, no oczywiście wiadomo, te próby się już odspawały, że się tak wyrażę, z Stasis Warda. W ogóle co ja chciałem powiedzieć 4 godziny temu, a może nawet wcześniej, to, że jedna wielka beka ze Stasis Warda to jest to, że jak zastasiujesz te, jak one się nazywają, lokusty, i w sumie chyba brudlingi też, to one giną, jakby tak. Ich dalej timer leci i one giną pod tym Stasiem. I to jest w sumie tak naprawdę całkiem fajny patent, żeby blokować te, żeby blokować Swarhosty. Bo lokusty na przykład wpadną na jakiś Stasis Ward i one dosłownie, one się nie odpędą, one się nie odblokują. One zginą zanim ten Stasiu zniknie. To jest trochę dziwne, to jest trochę dziwne, bo jakby w Brutworze był Stasis na arbitrze, no to dosłownie pauzowało jednostkę i pauzowało wszystkie timery i tak dalej, a tutaj w StarCraftie 2 czegoś takiego nie robi. Niektórym jednostkom przynajmniej. Tak jak mówisz, no kusty po prostu znikną, bo się jakby skończyły, co z tego, że zostały zamrożone, jak i tak już czas minął, więc minął też czas tych zergowych jednostek. Trzy proby na razie złapane w tej małej akcji Geralta. Wskoczył, ofensywnie się zblinkował, na razie niby spokojnie, ale znowu asymilator skasowany. Stalkera chwycił, mana tego nie kontroluje. Trochę tak późno się Grzegorz zorientował, co się dzieje, dlatego że to było świetne, tutaj była uwaga many. Zniszczył pełnego Warprisma, czyli potencjalny kontratak został zatrzymany. I co więcej, mana idzie w Disruptory i za chwilę będzie mieć dwie pierwsze sztuki. Geralt oczywiście też idzie w Disruptory. No, chyba przewidziałeś trochę na początku tego spotkania, ten potencjalny scenariusz, że będą kule, że będzie taka trochę, wiesz, raczej spokojna rozgrywka. No i zobaczymy, czy faktycznie ten mecz się rozwiąże pozytywnie dla Geralta, bo ja bym go tutaj wskazywał jako no, obecnego takiego lekkiego lidera, osobę, która ma prowadzenie, ale w momencie, jak się pojawiają kulki, to całe misterne prowadzenie może być zupełnie nieważne. Cały plan się zmienia.
i będzie coś po prostu zupełnie odmiennego. No jestem ciekaw, jak tam się czuje. No bo wiem, że Geralt potrafi dobrze grać długie gry, no ale to jest tylko jedna mapa, tu się wszystko może wydarzyć. Jedna kula może też zakończyć całe spotkanie. Raz jeszcze Stalkery podchodzą do Nexusa. O, to jest bardzo odważne, ofensywne, zdecydowane wejście Geralta. Super, bateria jest zbyt daleko, żeby naprawić Nexusa. Mimo wszystko mana jakoś próbował to ratować, ale nic z tego. Wielka strata many. No i pogłębienie jego pewnego kryzysu. Tak. No tutaj jeszcze próbuję troszeczkę zablunkować. Ale zobaczymy w sumie, jakby złapał na przykład jakoś, chociaż nie sądzę, żeby był w stanie się mana dać, złapać na jakiś taki, wiesz, notification nowe, która po prostu eksploduje mu, powiedzmy, 6-8 stalkerów albo coś takiego. O, teraz bardzo ładnie to złapaki jednostek, no, ale właśnie tam jeden stalker pada, na dwie piłki czynowo poleciały tylko po to, żeby jakoś odepchnąć te wszystkie jednostki. To się oczywiście udało zrobić, no i tak Geralt oczywiście będzie musiał podejść do tego tak trochę tak uważnie właśnie. O, jeszcze próbuję tutaj może jeden, nie uda się absolutnie nic złapać. Na pewno co chce Geralt zrobić, to anulować jeden z tych Nexusów. O, i teraz w sumie tak naprawdę to nie wygląda zbyt dobrze i ten blink trochę YOLO blink, można by powiedzieć. Immortala złapie, trochę tych jednostek popadało. Także no, ale mocno się tutaj planuje próbują wymienić. W sumie nawet te disruptory zaczną padać, tylko że trzeba na te loty uważać, które też próbują je bronić ładnie. No, spora strata, tak jak mówisz. Nieciekawie. O, ale z drugiej strony też Nexus znowu, nie wiem, już czwarty, piąty raz, nie wiem, szósty, kiedy mana traci tę swoją trzecią bazę. Oczywiście tutaj ma kolejnego Nexus, ale musi jeszcze przesłać probki, bo te proby nie zbierają zbyt wydajnie. Tak wtedy, o mój Boże. I teraz zniszczył. Nawet to nie było anulowane. Raz jeszcze Geralt, no, próbuje zatrzymać gospodarkę many. Idzie mu to znakomicie. Kolejna wymiana między stalkerami. Jakoś dziwnie dużo stalkerów jednocześnie zblinkował. Geralt, teraz świetne zajście, będzie kulka. Oj, jaka ciekawa w dół skierowana. Mana też gdzieś indziej ma jakieś kolejne jednostki, ale Geralt chyba chce kończyć grę tu i teraz. Stalkery niszczone przez disruptory. I czy to jest koniec many? Świetnie Geralt zaatakował, ale nadchodzą właśnie disruptory czerwonego zawodnika. Czy zawodnik Team Liquid się podniesie? Świetna kula jedna, świetna, no całkiem niezła właśnie i ta druga. No ale Geralt nie odpuszcza, zaraz będą przyładowane jego disruptory, w międzyczasie probki też są atakowane. Myślę, że nie powinien odpuszczać właśnie tego miejsca Geralt, zwłaszcza, że jeszcze jeden disruptor oddaje strzał, zniszczony disruptor przeciwnika, kolejna kula została podniesiona przez Feniksa Many i to nie jest wymiana, z której Geralt jest chyba jakoś przeszczęśliwy. No nie zmienia to jednak faktu, że jest na świetnej pozycji, no trochę szaleństwa, trochę takich grubszych wymian, no ale w dalszym ciągu moim zdaniem Geralt no jednak na dużym prowadzeniu, ma bazy, ma spokój w wydobyciu, a mana dosłownie no rzeźbi w takim no naprawdę trudnym materiale. Może nawet proby przydałoby się tu jeszcze właśnie wysłać do godziny 6, ale mana jakoś tego nie pilnuje, może bardziej jest absorbowany dobrym wypozycjonowaniem disruptorów. No oj, tutaj kulecz, tak, ta kulka trafiła, o, ale jaki odbyt, dwa disruptory zniszczone, no mana słabnie. Tak, to słabo to zaczyna wyglądać. Ciężko mi powiedzieć, co mana miałby zrobić, no bo jednak workerów ma mniej, armii ma dużo, dużo mniej. Ja nie wiem tak naprawdę, czy można cokolwiek w tym momencie zrobić. Będzie on oczywiście blinkował dokładnie tak, żeby ominąć ten purification nowe. Teraz jakby zła, no ale to są blink stalkery, to jest, wiesz, jakby można próbować w taki sposób łapać jakieś, no nie wiem, route albo coś w tym stylu, ale każdy warty jakiegoś, nie, warty co najmniej 5 zł protos, no nie da się złapać na takie disruptory, no chyba, że naprawdę mu się monitor wyłączy albo coś w tym stylu, to wtedy mówię tak, ale no nie sądzę, bo jakby wiesz, mana może tutaj próbować, o, teraz całkiem fajnie wyciąga w sumie te disruptory, to jest akurat całkiem spoko. Geraltowi zostały 2? Nie, 3, przepraszam bardzo. To jest akurat nie najgorsze, tam jeszcze będzie... O, nie, sobie się nie udało, to bardzo... jeszcze 2, no i właśnie. No te kulki były dramatyczne dla Grzegorza, stracił wszystkie disruptory od disruptorów Geralta i wygrywa Mateusz Geralt Budziak. Jednak on zatriumfował i to jeszcze na turnieju offline, na tak zwanym LANie, więc... No wow, zaskoczenie myślę, ale wytrzymał napięcie i w tym... No w tym momencie Geralt awansuje do kolejnej rundy, będzie oczywiście grać dalej na Protossa, ale to już będzie Christianer. Wow, dobra, no, to trochę taki dziki wynik. No, ale mecze są bardzo zacięte, na pewno niełatwe dla zawodników. No, ale faktycznie widać, że no kurczę, no, tyle razy mu tę trzecią bazę Geralt był w stanie jakoś tam wyłapać jakimś patentem, jakąś metodą, że dało to owoc. A to ciekawe, bo w sumie gracze, jeżeli spojrzymy na wykres, wiesz, robotników w trakcie rozgrywki, to mana był na prowadzeniu, nie? Tylko, że Geralt trochę lepiej tym wojskiem był w stanie się wymieniać, manewrować, czy przy blink, zatrzymanie blinka many. Tak jakby wszystko się naprawdę, takie domino było, które dało, można powiedzieć, rozpęd Geraltowi i naprawdę
naprawdę ładnie to wszystko wykorzystał. No podoba mi się, że właśnie nie odpuścił na zasadzie, dobra, mam przewagę, idę w Dizzy Raptory i zobaczymy, co się wydarzy, nie? Jakby on, nie chodziło mu, żeby przeżyć, tylko żeby wygrać, skończyć rozgrywkę i fajnie to tutaj nawet zaprezentował.